Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać w Zespole Szkół Ekonomicznych. Mamy piękny dzień, ale piękny dzień przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w stanie już Państwu pokazać efekty wielomiesięcznych zmagań, bo Zespół Szkół Ekonomicznych został poddany gruntownej modernizacji. Na ten czas młodzież i nauczyciele musieli niestety przybywać w budynku przy ulicy Leśnej. Natomiast obiekt, który został kompleksowo zmodernizowany za kwotę prawie 9 milionów złotych, dzisiaj oddajemy. Oddajemy przed terminem, panie prezydencie. Tak. Także bardzo tutaj dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym. Przede wszystkim Wydziałowi Inwestycji, dziękujemy panu dyrektorowi, Wydziałowi Edukacji, który tutaj ściśle współpracował, Państwu, dyrektorom Zespołu Szkół Ekonomicznych, a przede wszystkim też dziękujemy wykonawcom, firmie Camaro i firmie włocławskiej pana Karola Borkowskiego, firma Cabo, która rzeczywiście zmierzyła się z tym naszym zamierzeniem inwestycyjnym. Efekt sami Państwo ocenią, a dla mnie najważniejsze jest to, że młodzież już się przeprowadza do tego budynku. No i przede wszystkim w perspektywie zbliżającego się jubileuszu Zespołu Szkół Ekonomicznych jest to bardzo ważna, ale i zarazem dobra informacja, bo myślę, że absolwenci, wszyscy ci, którzy byli związani z Zespołem Szkół Ekonomicznych, będą mogli zobaczyć szkołę przede wszystkim w pełnej krasie, a na tym nam najbardziej zależało. Także bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Tym, co się zmieniło, bo oprócz odświeżonych tynków, które widać na pierwszy rzut oka, szkoła ta została też docieplona z zewnątrz, termomodernizacja i ścian zewnętrznych, i dachu została przeprowadzona. Wszystkie instalacje wewnętrzne zostały wymienione, więc mamy prawo sądzić, że na kolejnych kilkadziesiąt lat pewnie ten remont wystarczy. Oprócz tego w trakcie pracy podjęliśmy decyzję, radni się do tego przychylili, żeby wymienić podłogę sportową w sali gimnastycznej. Początkowo ta podłoga nie miała być wymieniana. Uznaliśmy, że z punktu widzenia przede wszystkim zdrowia użytkowników, czyli młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych, zadbamy o ich stawy i teraz ta podłoga sportowa nie będzie zagrażała im ich zdrowiu na pewno, a do tego zyskała walory estetyczne. Cała szkoła zyskała walory estetyczne. Tutaj dyrekcja była bardzo mocno zaangażowana i bardzo ściśle współpracowała z wykonawcą. Zresztą wykonawcom też należą się podziękowania. Ja się przyłączam do podziękowań pana prezydenta, bo z tymi wykonawcami naprawdę bardzo dobrze nam się współpracowało. Naprawdę od 1961 roku po raz pierwszy jest tak duży i w tak ogromnym zakresie remont. To jest bardzo ważne dla tej placówki, ponieważ nigdy takiego remontu nie było. Nigdy ta placówka nie przechodziła takiej modernizacji jak w tej chwili. Ważne jest to, że jeszcze mamy 4 dodatkowe sale, które są w tym momencie dla nas bardzo ważne, jeżeli mamy te 2 roczniki. To jest istotne i proszę Państwa, były tylko wykonywane jakieś tam drobne, bieżące naprawy. Praktycznie ja mogę powiedzieć, że z panem prezydentem praktycznie przyszliśmy po roku gdzieś tam naszego urzędowania w urzędzie i w tym momencie, kiedy ja opuściłam mury tej szkoły, dokładnie wiedziałam, gdzie jest starta podłoga, w którym momencie, gdzie są jakie uchybienia. Też panu prezydentowi pokazaliśmy i tutaj decyzja prezydenta była, że jednak trzeba zrobić ten budynek, tą szkołę, bo ona jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo zaniedbana. I tutaj takie bardzo duże słowa podziękowania w kierunku prezydenta, że dostrzegł potrzebę tej właśnie placówki, tej szkoły, że trzeba wyremontować, a że to się zbiega akurat z setną rocznicą właśnie tutaj funkcjonowania tej placówki. Jest to dla nas podwójna radość, podwójne takie zadowolenie i myślę, że jest to kolejna placówka, kolejny budynek, który został wyremontowany, który został oddany młodzieży.
branży w tak ogromnym zakresie. I my się z tego cieszymy jako edukacja, że mamy coraz piękniejsze, lepsze budynki, coraz lepiej wyposażone. I też tu przyłączam się do tego, co już pan prezydent powiedział, a mianowicie takie słowa podziękowania dla całego Wydziału Inwestycji, dla pana prezydenta Kupuckiego, dla wykonawców, dla pana dyrektora Hałasińskiego, który był od samego początku i dołożył wszelkich starań, żeby ten budynek wyglądał właśnie tak, jak wygląda, a jest naprawdę przepiękny. Myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych budynków, jakie zostały wyremontowane, wykonane, a dla mnie jest to o tyle jeszcze istotne, że sama kończyłam tą szkołę, jestem absolwentką tej szkoły, więc praktycznie wchodząc tutaj teraz cieszę się bardzo i dla mnie jest to ogromne przeżycie. Dziękuję. To jest wielki prezent na stulecie szkoły. Bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj już zacząć wprowadzać się tutaj do tej placówki, do tego budynku, gmachu już teraz możemy powiedzieć, który jest przygotowany naprawdę do takiego funkcjonowania na miarę XXI wieku, czyli będziemy mieli takie warunki, które będą satysfakcjonowały nie tylko grono pedagogiczne, ale przede wszystkim młodzież, będą mogli korzystać w pełni z bardzo bezpiecznego budynku. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Przeprowadzka już trwa. Kiedy lekcje pierwsze? No, powiemy szczerze, że bardzo szybko nam idzie ta przeprowadzka. W tej chwili mamy już połowę wyposażenia sal przewiezionych, czyli pojechał kolejny transport. Mam nadzieję, że matura próbna będzie już jutro tutaj. No, dzięki tak jak nieobecnym tutaj przedstawicielom wykonawców, ale dzięki temu, że tak te prace przebiegały, no jesteśmy już po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i faktycznie ta przeprowadzka no może no właściwie kilka tygodni przed planowanym terminem oddania obiektu mieć miejsce, więc tym bardziej się cieszymy i liczymy na to, że coraz więcej takich inwestycji będziemy realizować w naszym mieście, a w kolejce już też kolejne placówki oświatowe czekają, bo w projekcie budżetu na następny rok, na rok 2020 jest zapisane przygotowanie przebudowy zespołu szkół technicznych, więc to kolejna szkoła średnia, która miejmy nadzieję w najbliższych latach doczeka się nowoczesnej infrastruktury. Trzeba dodać jedną rzecz, że właśnie to, że prezydent, że tutaj prezydent Kukucki, prezydent Wojtkowski podejmują też takie decyzje oczywiście o remontach placówek oświatowych i przede wszystkim tych zawodowych, tak? Czyli staramy się rozwijać to szkolnictwo zawodowe, staramy się tworzyć jak najlepsze warunki do nauki młodzieży, żeby jak największa liczba jednak tutaj naszych uczniów wybierała szkoły zawodowe, a myślę, że właśnie tak piękny budynek, pięknie wyposażony, pięknie wyremontowany jest też może takim powodem do tego, że jednak młodzież decyduje się podjąć naukę właśnie w tej placówce.